Witaj serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, a ze mną Filipek. Maneczko, witam serdecznie. Jak przed chwilą słyszałem od menadżera w nowej stylizacji brody, która nawet menadżerowi się spodobała. Nawet menadżerowi. Może to dobrze o nim nie świadczy, ale nawet jemu się to spodobało. Słuchaj, świadczy na tyle, że zwraca na to uwagę, bo generalnie menadżer to nie na wszystko by pewnie coś takiego zwraca uwagę. Filipek, powiedz mi tak, twoja walka z Marcinem, duże zaskoczenie było, że Fame zaproponował ci ten pojedynek, no bo pierwotnie to jednak Marcin miał walczyć z Ferrarim tą planowaną walkę. Nie, jakby w sensie dla mnie było zaskoczeniem, że wystartuję, że będę na tej gali, ale jak sobie tak to kalkulowałem, to wiedziałem, że z takich przeciwników realnych dla mnie, no to pewnie Dubiel może być kiedyś zaproponowany, tak szczerze. Nie w MMA, ale na przykład w stójce miałem świadomość, że mogę mieć kiedyś z nim, wiesz, realną walkę, bo byliśmy trochę na kursie kolizyjnym, wiesz, te wszystkie osoby, które się ze sobą biły, ja, Ferrari, Dubiel, Błoński, wiesz, to są podobne kategorie wagowe, powiedzmy, bo ja jestem taki trochę mniejszy od nich, gdzieś Nowaczkiewicz, więc było wiadomo, że kiedyś może coś być, no i liczyłem się z tym, że mogą mi kiedyś zaproponować Dubiela. Z tych wszystkich przeciwników, których wymieniłeś, to Marcin jest jednym z najlepszych z całego tego grona, no bo powiem ci, to jego ostatnie zwycięstwo z Paszą jednak troszeczkę zdziwiło ludzi, bo jednak nie był faworytem w tym starciu. Ja sam się biję w pierś, że jednak nie dawałem mu zbyt dużych szans w tym pojedynku. Znaczy, ja uważam, że Jarek Pasza jest trochę niesprawdzony i przez to, że ludzie go lubią, trochę przehajpowują jego umiejętności, bo wygrał tylko z Owcą, który bił się kilka miesięcy i ja to mówię szczerze, ja go lubię jako, wiesz, twórcę internetowego. Nie mam nic do niego. Nawet on jest wielkim fighterem, uważam, że nie. Tak jak ja i Dubiel. To, że trenuję kilka lat, no to co z tego, nie? Więc uważam, że wiesz, po prostu to takie zestawienie, że ten babyface Dubiela i cała jego postać kontra Jarek Pasza, wiesz, taki twardy mężczyzna, ale co to się ma do tego, jak wychodzisz do klatki? Tak naprawdę, no Winderson Nunes wyglądał jak, wiesz, zalany Brazylijczyk, a jak boksowo, więc dla mnie to nie było aż takim wielkim szokiem, chociaż było jakimś tam zaskoczeniem. No i tyle. A co jeszcze? Nie, to pewnie zaczepię też ten temat tej twojej walki w Anglii, bo to zupełnie inna federacja i tam nie było pomysłów, żebyś mógł toczyć równorzędnie walki, no i tutaj w Fejmie i tam, bo pewnie zupełnie inna publika, zupełnie inne doświadczenie, natomiast inna formuła, tak? Zdecydowanie coś dla ciebie nowego. No i niestety porażka, ale na pewno pokazałeś się dobrze, tak? To na pewno możemy potwierdzić. Pokazałem się dobrze na konferencję. Uważam, że w walce się nie pokazałem dobrze, ale uważam, że na tle tego Brazylijczyka bardzo mało, nikt z polskich freak fighterów, który nie miałby wcześniej styczności z boksem, nie pokazałby się ode mnie lepiej. Może Cassio, ale Cassio, wiesz, nie ta waga po pierwsze, bo za duży, a po drugie no miał ileś tam walk amatorskich, nie? No to z całym szacunkiem wystawisz tam Błońskiego, on się będzie różnił w tej walce ode mnie tylko tym, że ma większy zasięg, nie? Wystawisz Ferrariego, że może trochę lepszy cios, silniejszy, no i tyle. Słuchaj, więc generalnie ostatecznie wybrałeś Fame, czy to była bardziej taka sprawa tutaj ze strony Fame'u, żeby się skupić na ich federacji, no bo też taki ruch ze strony Fame'u w obliczu tego wszystkiego, co się wydarzyło, że oni jednak chcą robić więcej gal i chcą bardzo mocno zmonopolizować ten rynek freak fightów. To też, ja też byłem od środka w tym Kingpinie, parę rzeczy mi się tam nie podobało, nie do końca ci organizatorzy są takimi profesjonalistami jak na przykład Fame MMA, więc pieniądze też dostałem za walkę z Dubielem większe, chociaż w obu przypadkach były one duże. Fame MMA na pewno dużo lepiej rokuje niż Kingpin i uważam, że mój przeciwnik, ten z którym się miałem zmierzyć w Anglii w boksie, wcale nie jest łatwiejszym przeciwnikiem niż Dubiel w K1. Okej, okay, a wróćmy do Marcina jeszcze pewnie na chwilkę. Dubiel w K1, kogo to był pomysł, żeby ta walka była w K1? To bardziej twoja inwencja, czy to po rozmowach z Fame'em wyszło, że jednak to będzie K1? Nie, no moja, bo jakby jeżeli szczerze uważam, że szanse z Marcinem obecnie mam tylko w formule stójkowej, bo nie robiłem parteru już od pół roku, on jest ode mnie większy dużo, a wiadomo jak się rozkłada trochę ta masa. Wiesz, w stójce jest coś takiego, jak nie wiem, jak przewidywalność ciosów, czasami timing trochę i tak dalej. Wiesz, takimi rzeczami mogę starać się nadrobić, a wiesz, jak Dubiel
też dubiel wszystkie swoje walki, wygrał przez duszenie girotynowe, bo wiesz, no bo jest silny, nie? I tak dalej. A wiesz, że właśnie akurat jeśli chodzi o jego stójkę, to ja ją tak charakteryzuję, że ona jest dosyć mocno nieprzewidywalna. No dlatego jak mnie zapytałeś, który z tych przeciwników, wiesz, Błoński, jakiś Ferrari jest, dubiel jest najniebezpieczniejszy, uważam, że paradoksalnie dubiel może być taki, bo on jest bardzo taki, wiesz, chaotyczny i bijący się z charakterem. Słuchaj, Paweł Jóźwiak nie wierzy w twoje zwycięstwo, stąd ten pomysł na zakład, żeby udowodnić mu, że jednak ty bardzo mocno wierzysz w to, że wygrasz tą walkę? Tak, ale Paweł Jóźwiak ogólnie jest dla mnie taką cringe'ową, używając slangu młodzieżowego. Paweł powinien wiedzieć, co to znaczy, ponieważ jest we freak fightach i wiesz, i ma styczność z młodymi ludźmi. Taki boomer trochę. Paweł Jóźwiak jest dla mnie osobą żenującą, bo to, jak on wyzywa na walkę dubiela, jest po prostu dla mnie żenujące, bo widać, że on jakby nawet nie ma nic personalnie do tego dubiela, on go nawet nie zna, ale mówi, mamy konflikt, więc musimy to załatwić w oktagonie, wiesz, o co chodzi. Ale jaki kurwa konflikt, że się parę razy starliście, to jest takie żebranie dla mnie trochę o pieniądze, wiadomo, potem dla show się odpali pewnie, jak będą mieli tą walkę, ale jest po prostu dla mnie niesmacznym. Wiesz co, no, od gościa, prezesa potężnej, dużej federacji polskiej na pewno jako kibic potencjalny tej federacji oczekiwałbym jakiegoś takiego, nie wiem, większej ogłady czy coś takiego. W sensie wiadomo, ja jestem osobą młodszym, on ma w pizdzie to, co ja o nim myślę, ale po prostu jak mnie pytasz, to Paweł Jóźwiak jest żenujący. No nie no, przenikacie się jednak w tym świecie i generalnie pewnie te ostatnie też wydarzenia po walce z Jackiem Murańskim, gdzie tutaj był spory konflikt, a potem jednak jest go nagłe zażegnanie, no jednak faktycznie może być tak odbierane trochę przez kibiców, tak jak i ciebie i osoby, które są w tym świecie. Jak Paweł Jóźwiak mówi takie coś, mamy konflikt, musimy go rozwiązać, to ja już widzę oczyma wyobraźnia, jak on liczy te kurwa pieniądze, nie? I tak dalej, wiesz, potencjalne, dlatego tak go skomentowałem, jak skomentowałem. Słuchaj, dlatego zakład o jego garze też pewnie będzie dobry, jeśli przegra, to nie zarobi nic. Tak, muszę jakiś dodatkowy tatuaż sobie na plecy załatwić. Słuchaj, ciężko będzie pogodzić przygotowania z koncertami, bo ty cały czas będziesz chyba koncertował, a jednak gala już blisko. Jest to ciężkie, bardzo ciężkie, ale naprawdę się staram. Ja też się nie ukrywam, trochę ten dubiel budzi jakby taki postrach, jeżeli chodzi, wiesz, pod tym kątem, że jeżeli ja się na niego nie przygotuję, to dostanę w pierdol. Więc robię wszystko, co w mojej mocy, żeby się przygotować. Jutro gram w Płocku, więc jutro z samego rana mam trening w Warszawie. W piątek mam trening w Warszawie, w sobotę mam trening we Wrocławiu, w niedzielę mam trening we Wrocławiu. No robię, dzisiaj na przykład byłem na sparingach u Mirosława Okińskiego i sparowałem trzy rundy chyba z Lizakowskim. Jak Lizak wygląda przed jego debiutem? Kurde, uważam, że zajebiste rundy daliśmy, że oglądało się to jak fajną walkę. No takie, wiesz, niezłośliwe, ale że napierdalaliśmy się z szacunkiem do siebie, ale też, wiesz, nie żadne punktowanie, nie? Mocno się biliśmy. I były to dobre, i z jego strony, i z mojej strony. Każdy tak się starał. Wiesz, byłem też w Uniku, bardzo fajny klub, ale nie mogę teraz tam trenować, bo Marcin się tam przygotowuje. No i cały czas, jakby dokładnie, i cały czas, wiesz, u siebie trenuję we Wrocławiu, dużo sparuję, no. Wydaje mi się, że naprawdę w chuj mi zależy na tej walce, bo dubiel jest taką przepustką dla mnie do czegoś więcej. No słuchaj, no to ja trzymam kciuki, żeby się wszystko poukładało, a my pewnie się jeszcze gdzieś widzimy na konferencji, bo pewnie Fame będzie szykowało konferencję, więc wtedy pogadamy. Dzięki wielkie, pozdrawiam fansport. Dzięki bardzo.